Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Hero Zero. Ja jestem Harry, to jest kanał Harry TV. A jeśli jesteś nowy na tym kanale, to zostaw suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, i łapkę w górę. A my przechodzimy do odcinka. No i w tym odcinku chyba wczoraj chyba była aktualizacja Hero Zero. Pozmieniało się chyba kilka rzeczy, trzy czy cztery. Tutaj wiem, że pierwsza rzecz to chodzi o tam paski, które zmieniają się na 10 różnych kolorów. Tak, to jest pierwsza rzecz. Ale teraz nie wiem o jakie paski chodzi właśnie. Bo tam czytałem te i tam są, że paski czegoś tam, czy obroży, czy nie wiem, zmieniają kolor na 10 różnych kolorów. I powstał nowy, ogólnie te są trzy do tego. Czy powstała nowe pomieszczenie, które się nazywa kuźnia. Buduje. Zostało 16 godzin. W kuźni więcej można budować, chyba z tego co zrozumiałem, to broń rzucaną do zwierząt, obroże do zwierząt i wiele różnych akcesorii tam do zwierząt. To akurat buduje tutaj. Wyprodukuj jeden z następujących przedmiotów o budowie. W bohaterskiej kuźni możesz rozszerzyć stal i produkować fajne bohaterskie przedmioty. Znaczy też set, wiem, że set można też wybudować. W ogóle mam już 104 level, Pim później ma 126. Ale jak to się, to już jutro powinno być, czyli pojutrze zobaczycie mniej więcej co tu się od Janie Pawła. Maski, broni, mniej więcej intuicja, produkuj. Dobra, mniej więcej tutaj tak jest. Bardzo fajnie, że wprowadzili nowy przedmiot. Ten kuźnię można odblokować na trzecim poziomie tutaj chyba tego centrum kryjówkowego, jeśli dobrze zrozumiałem. Czyli musisz mieć chyba trzeci poziom tego, żeby odblokować to. I to ma do 10 poziomu ulepszyć tą produkcję. Więc nie jest najgorzej. Zawsze mogło być gorzej, ale jest i tak fajnie, że dodali coś ogólnie nowego. Więc jestem z tego zadowolony. No trochę statystyki się pozmieniały też. Tutaj już chyba w zdjęciach wszystko skończyliśmy, to możemy robić misyjkę. Tutaj w Lumpeksie się też nic, jakaś książka. Nie mam tylu, ale... No ale... Może to zostawimy. A, ciul z tym. Dobra. Tutaj zbyt nie mam. Dalej tysiąc tych punktów. Tutaj już mam przeszło 10 tysięcy. Więc też jestem zadowolony. Nie udało się, ale dobra. Jeszcze wam pokażę statystyki. Znaczy pierw drużynę. Będzie tak w miarę chyba najkrótszy odcinek. Tutaj 30 tysięcy mam jedną ponek. Tutaj dałem na doradcę Kacper Kac. No jest, dostałem na, do, dałem go na doradcę. Poprzeda się dodatkowa pomoc. A tak mniej więcej wyglądają statystyki. Już mamy średni poziom 43 drużyny oczywiście. Ciągle walimy bandy. Takie główne. Tutaj jeszcze to. O, zamki i oczywiście inne drużyny też tam atakujemy. I tutaj tak, i tutaj mi się zmieniło, nie wiem czy to chodzi o to tutaj, bo mi się to zmieniło na różowo. Nie wiem czemu, nie wiem akurat czemu taki, ale zmieniło mi się to na różowo. I w sumie nic z tym, nie wiem czy to chodzi o te paski w sumie, ale raczej nie. Więc tutaj mam 3002 rangę jako drużyny. O! Tutaj mi też się zmieniło na Grambo, lubię ta nazwa. A czy w wykrywkach? Tak, też mam 2955. No wylicy mi się trochę spadło. Ale też mam różowy. Tutaj super bohater. Mam jeszcze, nie ma. Aha. A dobra. To nie, tutaj mnie nie ma. Dobra, tutaj wygląda tak turniej HeroCon. W takim poziomie już 863.
nie ma źle. Tutaj Hirokon solo i Hirokon drużynowo, to dobrze stoimy, nie ma źle. No to co, to by było na tyle, co do pokazania. Resztę wam pokażę tam, jeśli chodzi o tą kuźnię, o te paski, o te wszystko, to resztę bawa w następnym odcinku. Mam nadzieję, że tutaj wam coś pomogłem, oczywiście. Tutaj mi zostało 16 godzin do budowy, to czyli jutro już to będzie, więc będzie ciekawie. I mam nadzieję, że pomogłem coś z aktualizacją. I co, no i to. Do zobaczenia do następnego odcinka, ja z wami żegnam. Jeśli film się spodoba, zostaw łapkę w górę, komentarz i suba z dzwoneczkiem. I na razie.